Na początku chciałbym Was wszystkich pozdrowić, drogie dzieci. Wierzę, że tam jesteście i mnie słuchacie. W dzisiejszą niedzielę, piątą niedzielę Wielkiego Postu, we wszystkich kościołach zakrywamy krzyże. Czyli nakładamy na krzyż, taki jak ten na przykład, taką fioletową zasłonę. O, tak mniej więcej. Zasłaniamy krzyże. I od dzisiaj te krzyże wszystkie są zasłonięte. Także ten mój krzyż. Dlaczego zasłaniamy te krzyże? Otóż jak zakryjemy sobie głowę na przykład jakimś ręcznikiem albo kocem, to jest ciemno, nic nie widać. I tak samo, kiedy zakryliśmy Pana Jezusa na krzyżu, to On już teraz jest w ciemności. On już nic nie widzi. Chociaż dalej jest Synem Bożym, dalej jest światłością, ale zasłoniętą. Pan Jezus wchodzi w ciemność. Czy co jest tą ciemnością dla Pana Jezusa? To są wszystkie nasze grzechy. On bierze na siebie wszystkie nasze grzechy, wszystkie zło całego świata. I to całe zło, to jest ten welon, to jest to, co zasłania Pana Jezusa. On bierze to wszystko na siebie i jest w ciemności. Ale Wielki Piątek, kiedy nadejdzie ten dzień, w Wielkim Tygodniu, Wielki Piątek, wtedy uroczyście w kościołach odsłaniamy te krzyże. Dlaczego? Dlatego, że ofiara Pana Jezusa, który umiera na krzyżu, ma taką moc, że gładzi wszystkie grzechy. I wszystko to, co zasłoniło Pana Jezusa, całe to zło świata, zostaje przez ofiarę Pana Jezusa zniszczone. I Pan Jezus ukazuje się znowu w pełnym blasku, on się ukaże w tym pełnym blasku w dniu zmartwychwstania, kiedy już wyjdzie z grobu. I dlatego chciałbym Was też zachęcić wszystkich w domach, żebyście poszukali jakiegoś takiego welonu, może być fioletowy, może być też w innym kolorze, i zasłonili na te dni, tak jak ja, swój krzyż. Czy swoje krzyże w waszych domach. A w Wielki Piątek, w czasie modlitwy wieczornej, możecie na nowo wszyscy razem w domu odsłonić ten krzyż. Właśnie na znak, że Pan Jezus przez swoją ofiarę na krzyżu zwyciężył grzech i śmierć i wszelkie zło. Szczęść Boże.